Cześć, witaj na AstroLife. Zauważyłem, że wielu z Was w ostatnich dniach próbuje obserwować i fotografować kometę 41P Tuttle-Giacobini-Cresac. I słusznie, w tej chwili kometa jest dość jasna, bardzo szybko zbliża się do Ziemi i niebawem przeleci nad naszymi głowami. Dodatkowo mamy teraz bezksiężycowe noce, a pogoda na najbliższy tydzień, czyli ten, w którym kometa znajdzie się bardzo blisko Ziemi, zapowiada się wyśmienicie. Dlaczego nie powinniśmy przejść obojętnie obok tego obiektu? Ponieważ w tym roku doszło do niesłychanego zbiegu okoliczności. Kometa niemal w tym samym czasie znajdzie się najbliżej Ziemi i najbliżej Słońca. To najlepsze warunki jej obserwacji od momentu odkrycia w 1858 roku przez znanego odkrywcę komet Horace'a Tuttle. Później niezależnie odkrywali ją Francuz Michel Giacobini oraz Lubor Cresac. Dlatego kometa w nazwie ma trzy nazwiska. 41P jest kometą krótkookresową z rodziny komet Jowisza. Jej obieg wokół Słońca trwa prawie 5,5 roku. Charakterystyczne dla tej komety są wybuchy, które niejednokrotnie podczas jej powrotów w okolice Słońca powodowały gwałtowne skoki jasności nawet o 9 wielkości gwiazdowych. Tego oczywiście nie możemy przewidzieć, dlatego powinniśmy uważnie śledzić ten obiekt. 1 kwietnia znajdzie się najbliżej Ziemi, natomiast w peryhelium będzie 12 kwietnia. Jak ją odnaleźć? Dość łatwo, pod warunkiem, że dysponujemy dobrymi mapami. I tutaj musicie uważać na stelarium, bo o ile jest to świetne narzędzie, to niezaktualizowane może wyprowadzić nas w pole. Program domyślnie pokazuje nam złą pozycję komety. Należy dokonać aktualizacji bazy komet. To bardzo prosta czynność, która potrwa pół minuty. Po uruchomieniu stelarium wchodzimy w ustawienia. Następnie klikamy wtyczki i przechodzimy do edytor Układu Słonecznego. Tam wybieramy opcję Konfiguruj i przechodzimy do zakładki Układ Słoneczny. Tam z kolei wchodzimy w Zaimportuj elementy orbitalne, zaznaczamy komety i wybieramy źródło. Klikamy Pobierz elementy orbitalne, zaznacz wszystko i klikamy Dodaj obiekty. Teraz możecie być pewni, że pozycja komety Tuttle-Giacobini-Cresac będzie wyświetlana prawidłowo. Jeśli nie posiadasz stelarium, możesz sprawdzić pozycję na Heavens Above, jednak tam mapki są troszkę mało czytelne i początkującym mogą sprawić sporo problemu. Proponuję pobrać stelarium, jest to proste w obsłudze i darmowe oprogramowanie. Co zrobić, kiedy już wiemy, gdzie szukać komety? Czekamy, aż zapadnie całkowita ciemność i udajemy się pod bardzo ciemne niebo. Kometa niestety tego wymaga, przez co mieszkańcy wielkich miast mogą mieć duże kłopoty z jej odnalezieniem. Teoretycznie z jasnością na poziomie 6-7 magnitudo powinna być widoczna już w lornetkach, jednak jej jasność powierzchniowa jest nieco mniejsza. Do komfortowej obserwacji myślę, że przydałaby się większa lornetka, taka jak na przykład Skymaster 15x70 umieszczona na statywie. Prowadzenie obserwacji z ręki w zenicie może być uciążliwe. Jeśli chodzi o teleskop, myślę, że 5-calowy Newton powinien sobie z nią poradzić. Nie twierdzę, że nie zobaczymy jej w mniejszym sprzęcie, bardzo dużo zależy od warunków obserwacyjnych, jakie mamy. A to jeszcze mała mapka z pozycją komety w dniach 25 marca, 12 kwietnia dla godziny 0, czyli północy, stworzona na podstawie danych ze stelarium. W tabelce wpisałem prognozowaną jasność oraz godziny całkowitej ciemności, uwzględniając godzinę zmierzchu astronomicznego oraz wschody i zachody Księżyca. Jak odczytać tabelkę? Dla przykładu 30 marca o północy jasność komety wyniesie 6,81 magnitudo, ale będzie to noc z 29 na 30 marca. Całkowita ciemność zapadnie więc o 21.04, a zacznie się rozjaśniać o 4.23. To możesz sobie pobrać, zostawiam link w opisie filmu. Życzę pogodnych nocy, owocnych obserwacji, no i pięknych zdjęć. Możesz się nimi podzielić na fanpage AstroLife w komentarzach pod tym filmem. Dzięki i do usłyszenia!